te wakacje liczą się tylko dwie rzeczy. Co drugi Polak był na plaży Stegnie, a jeszcze więcej osób ogląda piłkę nożną kobiet, bo są mistrzostwa Europy. No tak słyszałem, że rekordy oglądalności są bite. I dzisiaj jest finał tych mistrzostw Europy. I tak sobie pomyślałem, że skoro jesteśmy tuż przed finałem, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, więc proszę w komentarzu mi tam napiszcie, czy gała tuż przed samym finałem to pomysł jest dobry, czy zły. Nie wiem, okaże się. W każdym razie witam i zapraszam na gałę, czyli magazyn o piłce nożnej kobiet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. Co tam mistrzostwa Europy, jak ja znalazłem jeszcze lepsze rozgrywki? Mistrzostwa świata teraz były. Państw niezrzeszonych FIFA. Mistrzostwa świata państw nieuznawanych. Rozegrano teraz. A gdzie? W Tybecie. Piękne otwarcie mistrzostw było. A jakie piękne zakończenie! Drużyna gospodarzy Tybet został wicemistrzem świata! Drużyna Tybetu co prawda jednego gola tylko strzeliła, ale... No ale co z tego? Wicemistrza mają! Pewnie będziecie zaraz pytać, jak do tego doszło, więc ja nie powiem wam nie wiem. Ja wam powiem wiem. Otóż w tych mistrzostwach świata miały wystąpić 4 drużyny, a 2 nie dojechały. No jeden zespół nie dojechał przez wizy, a drugi to w ogóle zapomniał powiedzieć, że nie przyjedzie. I do Tybetu dotarły 2. Czyli gospodynie Tybet i... Laponia! Sami widzicie, że to nie były zwykłe mistrzostwa. Była ceremonia otwarcia, później był półfinał. Laponia wygrała go 13-1. A później był finał. I w finale Laponia wygrała chyba, nie wiem, 9-0. No i gdzie tu mistrzostwa Europy do takich rozgrywek, nie? A bardzo prestiżowe rozgrywki rozegrano również w Afryce. Puchar Narodów Afryki Kobiet niedawno się zakończył i ja tam od samego początku kibicowałem Zambii. Zawsze kibicuję Zambii. I jak Zambii poszło? No nie najgorzej. Trzecie miejsce zajęły dziewczyny po golu, po takim golu, o. Więc to nie było miejsce przypadkowe, a wszystko wyglądało na to, że będzie niżej. Bo drużyna Zambii wystąpiła w tych mistrzostwach osłabiona. Bo się okazało tuż przed mistrzostwami, że Barbara, liderka drużyny, która chyba gra w Realu Madryt, nie przeszła testu płci. No okazało się, że ona powinna z facetami grać, a nie z kobietami. Takie testy ktoś wymyślił. A do tego wszystkiego jej 3 koleżanki z drużyny powiedziały, że ni chuja. One do testu w ogóle nie przystąpią, bo nieprzygotowane są. Przecież to jest jak niezapowiedziana klasówka, no cholera, no. Przecież zawsze się pałę dostawało. I one nieprzygotowane mają na test płci nagle ruszać, ale wymyślili. I mimo takich przykrości drużyna Zambii w tym turnieju zagrała, zajęła 3. miejsce, strzeliła, ach, cudowną bramkę strzeliła, to moja ulubiona. Nawet ładną bramkę też straciła Zambia, żeby nie było. Stracić też ładnego gola potrafią. No futbol afrykański zawsze słynął z dobrego goalkeepingu. No to dalej jedziemy z tym afrykańskim goalkeepingiem. A co? Liga Kenijska. Kobieca Liga Kenijska. No w sumie nic takiego, no z piłką się minęła, no. Ja to się w życiu z powołaniem minąłem. Też bym wolał się tylko z piłką minąć. No i skoro byliśmy w Kenii, to teraz do nieodległej Gany się przemieszczamy. No, na pewno Gana jest tuż obok i bramka z Ligi Ganijskiej teraz będzie. Ładny, ale sami widzicie, że nie do wyjęcia. No z bliska strzelała, no. A teraz będzie pożegnanie z Afryką, bo wędrujemy nieco bliżej Polski do Irlandii Północnej. Tam też ładne bramki padają.
No i co? No szacun dla tej napastniczki za wykończenie. No dostała piłkę, niespodziankę, tuż przed pustą bramką. W zasadzie. A wiecie, jakie to nerwy są? I sobie poradziła. Ja też kiedyś dostałem taką piłkę na pustą bramkę. Wiecie, jak się zakończyło? Dostałem zatwardzenia i rozwolnienia za jednym razem. A teraz wreszcie jesteśmy w Polsce. W Polsce też ważne zawody się odbywały. Odbył się na przykład mecz towarzyski kobiety kontra mężczyźni. Kobiety reprezentowane były przez zespół Wawel Kraków z czwartej ligi, a mężczyźni, to mecz międzynarodowy był. One grały z jakąś tam, z jakimiś żołnierzami grały ze Stanów Zjednoczonych. 82. dywizja jakaś. Jak się zakończyło? W Dzienniku Polskim pisali tak, że kobiety przegrały 2-10, ale zrewanżowały się żołnierzom, serwując im po meczu wcześniej przygotowane ciasta, syrniki. No i skoro się zrewanżowały, to znaczy, że chyba całość wygrały. A jeśli chodzi o polski futbol, to w polskiej lidze też była w tym roku taka sytuacja, że na całym świecie piali z zachwytu. Rzut karny. Zobaczmy, jak do tego doszło. To padłe podanie do Oliwni Jaśniak w pole karne, fabowa strzał. Bramkarka Śląska Wrocław złapała piłkę po akcji przeciwniczek. I ją sobie tak wypuściła przed siebie na chwilę. A co zrobiła jej koleżanka? No zatrzymała tę piłkę ręką, no cholera. To pewnie zakochana była jakaś, no. Jak ja byłem zakochany, to o takich rzeczach zapominałem. Nawet zapomniałem, że byłem zakochany. I się z jakąś inną umówiłem i była draka, ale o tym już kiedyś mówiłem, więc nie będę do tego wracał. Po co? No ale jakby nie było to karny ewidentny, nikt do pani arbiter pretensji nie miał. Żeby takie sędziowanie było w lidze Ekwadoru, to tam też by nie miał nikt pretensji do arbitrów. A pretensje ostatnio mieli. Proszę tylko zobaczyć, co się dzieje z arbitrem w lidze ekwadorskiej, jak jakieś zagranie się nie spodoba zawodniczkom. Ojej, aż zabolało. Klasyczne piłkarskie jajca z Ekwadoru. A skoro już po tamtej stronie wody jesteśmy, to teraz będzie piłka nożna z Meksyku. I też takie zagranie, że część osób stwierdziła, że to nie jest do końca fair. No bramkarka się wykoprysnęła, a co na to przeciwniczka? No dała jej szansę, no chwilę poczekała aż wstanie. No ale jak po sekundzie nie wstała, no to stwierdziła, że będzie kontynuować akcję. No ile można czekać? Mi się bramka podoba, ale coś tam się przypieprzali, że to nie do końca fair było. No, sytuacja nie fair była za to w Indiach, w lidze indyjskiej kobiet, co się okazało, że w jakim zespole, ja pierdzielę, grał facet. No facet był przebrany za babę. To była jakaś liga regionalna i nagle trafił się jakiś znajomy na trybunach i mówi: kurwa, nie wiem, co on tam powiedział. Może i nawet tak powiedział. Przecież to jest chłop. No i sprawdzili i się okazało, że to był chłop. I jak ta sytuacja w jego życiu namieszała, ja pierdzielę. Bo co się okazało, że ten chłop przebierał się za babę też w życiu. I nawet męża sobie znalazł. I 16 miesięcy był po ślubie. I ta rodzina tego męża to tak mu mówiła: chłopie, a czy ta twoja żona to kobita w ogóle jest? Ona tak średnio wygląda. A on mówi: jakie rzeczy ona tam wyczynia, wiecie gdzie. No i przez 16 miesięcy się nie zorientował, no bo tam w łachmanach wszystko się odbywało. No i całość zakończyła się taką przykrą sytuacją na boisku. Bo się okazało, że to nie zawodniczka, a zawodnik. No przykra ta sytuacja. Koniec z tymi przykrymi sytuacjami, teraz będzie normalny futbol, porządny futbol z Oceanii. Kobiecy futbol z Oceanii, tam mistrzostwa Oceanii właśnie się odbywały chyba. I wybrałem dla Państwa najpiękniejsze gole z tego turnieju, strzelone z rzutów wolnych. Jako pierwsze będzie trafienie zawodniczek z Wysp Salomona. A jako drugi rzut wolny w wykonaniu Fidżi. A na deser zobaczmy sobie, jak strzela Samoa.
No taki Roberto Carlos Samoa, no proszę zobaczyć, jak zakręciła. No nie do złapania. No, w tamtych stronach to zawsze porządnie grali. No przecież w tym roku znana sytuacja, że jedna z zawodniczek Nowej Zelandii strzeliła 3 gole w 45 minut. Słyszeliście o tym, nie? Czy swojaki strzeliła w 45 minut? Grały ze Stanami i poszło szybko tam. Raz. Dwa. Trzy. No klasyczny hat-trick do własnej bramki. Right kończyć, bo już mam jajca ugotowane. Tak więc gała zrobiona, teraz już tylko czas na finał. Dziękuję za uwagę. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz...